Stanisław jest ciekawy wyników tego oleju, gdyż według jego opinii jest to ponoć dobry olej, ale w ogóle nieobecny w przestrzeni handlowej w Polsce, a marka jest za granicą dość rozpoznawalna. Przebieg badanego oleju to 19 700 km, 90% eksploatacji to trasa, 10% miasto. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Sprawdzimy, w jakiej kondycji jest olej, który w nim pracował. Przesyłka dotarła bezpiecznie, w środku znajdują się następujące pozycje. Stanisław przysłał próbki z dwóch samochodów. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się drugim zestawem. W poprzednim odcinku była opisana historia Audi. Próbka numer 1 to olej świeży. Próbka numer 2 to olej przepracowany. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Laguna 3, rok produkcji 2009, silnik 1.5 diesel, 110 koni, przebieg 285 tysięcy km. W tym miejscu prezentowane są podstawowe informacje o właścicielu samochodu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Do samochodu zalany został olej Golf Formula CX5W30. Przebieg badanego oleju to 19 700 km, 90% eksploatacji to trasa, 10% miasto. Dominują odcinki przekraczające 20 km. Auto jeździ głównie na długich trasach powyżej 50 km, olej eksploatowany przez 12 miesięcy, brak płukanek, brak dolewek. Stanisław jest ciekawy wyników tego oleju, gdyż według jego opinii jest to ponoć dobry olej, ale w ogóle nieobecny w przestrzeni handlowej w Polsce, a marka jest za granicą dość rozpoznawalna. W Formule F1 Williams jeździ na olejach tego producenta. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania oraz obserwowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 67,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 11,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 170. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta. Producent deklaruje wyłącznie lepkość w 100 stopniach Celsjusza oraz wskaźnik lepkości. Różnice są na poziomie 3% w stosunku do badań laboratoryjnych. Pora na olej przepracowany, przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 67,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 167, a to oznacza, że otrzymano bardzo dobre wyniki znajdujące się w przedziale akceptowalnym. Zmiany poniżej 2% należy uznać za bardzo nieduże. Przechodzimy do testu bibułowego. Dziękuję firmie Motor Checkup za udostępnienie testów do badań. W pierwszej kolejności aplikacja na bibułę i kilka zdjęć, a za chwilę komentarz do wyników.
W ramach ciekawostek doświadczalnych możemy porównać wyniki otrzymane przy zastosowaniu testów od MCU oraz standardowej bibuły. Zachęcam do dzielenia się swoimi obserwacjami w komentarzach pod filmem. Celem ułatwienia analizy wyniku z testu bibułowego możecie skorzystać z filmu, który szczegółowo opisuje, na co zwracać uwagę przy analizie otrzymanej plamy. Link w opisie do tego filmu. Wynik dla dzisiejszego oleju oglądamy na tle innych olejów, które były badane w tym samym czasie. O nich były lub będą kolejne odcinki. Można zauważyć, że spośród wszystkich testów dla silników wysokoprężnych test z dzisiejszego odcinka wygląda dość niekorzystnie, natomiast nie ma sygnałów o obecności wody lub paliwa w oleju. Bardzo jestem ciekawy, co wyjdzie w podczerwieni. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, co pojawiło się w oleju w wyniku eksploatacji. Ogólnie otrzymano bardzo dobre wyniki, jak na badany przebieg. Niepokojący jest stan sadzy, coś co widać gołym okiem. Olej jest bardzo ciemny, natomiast porównując go do Audi z poprzedniego odcinka, ten sam właściciel, tutaj otrzymujemy porównywalne wyniki, co Audi miało po 7,5 tysiąca kilometrów. Podsumowując, otrzymano bardzo dobre wyniki w teście lepkościowym oraz w podczerwieni. W teście bibułowym wynik z kategorii średnich. Wygląda na to, że w tym konkretnym przypadku termin Long Life mógłby mieć pełne zastosowanie. Do wyeliminowania jest źródło sadzy i 20 tysięcy km to adekwatny interwał wymiany oleju w tym przypadku. Oczywiście warto zaznaczyć, że pełne badanie oleju to również kilka innych istotnych parametrów, chociażby wspomnieć o liczbie zasadowej oraz liczbie kwasowej czy pierwiastkach. Dysponując kompletem wyników, można mieć pełniejszy obraz zmian jakości oleju w wyniku rzeczywistej eksploatacji. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, zostawcie ślad w komentarzu, łapkę w górę, koniecznie zobaczcie inne testy na kanale. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. W sposób szczególny zapraszam do eksperymentowania zwolenników Long Life'ów. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!